dzisiaj rano dowiedziałem się o tym, że wyszło Hello Neighbor 2 demo i tak na początku pomyślałem sobie, że hej, no to na pewno jest coś w rodzaju bety, pewnie coś tutaj rozbudowali, ale okazało się, że jest to zupełnie inne doświadczenie, mniej rozbudowane, ale prawdopodobnie bardziej dopracowane, a jak dobrze wiecie, ja bardzo lubię sprawdzać to dopracowanie. Powiedz mi, drodzy, jestem Dejzy Zisowski, a to jest Hello Neighbor 2 i mam nadzieję, że stęskiliście się za swoim sąsiadem, ponieważ dzisiaj znowu będziemy próbowali odkryć jego tajemnicę. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków, to strzelcie serdeczną łapeczkę w górę, 15 koła, lecimy z sekretami. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć coś bardzo ważnego. Ostatni film na kanale był również ostatnim, który samodzielnie zmontowałem. Od dzisiaj mamy nowego montażystę, więc przywitaj się tutaj z widzami. Servus, jestem X-Wojrek. Od dzisiaj będę montował te filmy, które oglądacie. Jakkolwiek zawodowo robię to od 3 lat, a moim osiągnięciem jest zmontowanie 139 odcinków Amonga, w tym 90 w 3 miesiące. W wolnych godzinach gram w gry rytmiczne i przegrywam mecze w LoL. Szkoda. Mam nadzieję, że będzie się dobrze współpracowało, ponieważ ja już się, tak jak mówiłem, kompletnie wypaliłem, jeżeli chodzi o montowanie filmów i potrzebowałem z tym pomocy, a to jest profesjonalista, który potrafi naprawdę montować dużo materiałów na moje potrzeby. I co ważne, mam też dam informację od HyperX, więc posłuchajcie. Na live w zeszłym tygodniu pochwaliłem się wam, co ostatnio wpadło na moje biurko. Coś, o czym nie mogłem się tak naprawdę pochwalić za szybko, ale już nie mogłem się doczekać, ponieważ to jest coś, czego nikt chyba się nie spodziewał, a mianowicie gamingowe monitory od HyperX. A dokładnie mówiąc, HyperX Armada 27 i 24 calowe. Co je wyróżnia na tle innych gamingowych monitorów? Między innymi to, że przychodzą od razu z ergonomicznym uchwytem oraz ramieniem, na którym możemy powiesić nasz monitor oraz dostosowywać obszar roboczy do tego, jak jest nam to aktualnie potrzebne. I oczywiście do jednego uchwytu możemy sobie również zamontować drugi monitor, tak samo jak ja to zrobiłem. I oczywiście możecie sobie dopasować te monitory pod różnym kątem, pod warunki, jakie aktualnie są wam potrzebne. Ja na przykład, kiedy gram sobie w jakieś gry FPS-owe typu CS, to lubię, kiedy monitor jest lekko pochylony, jest obniżony, przybliżony, a kiedy montuję bądź nagrywam, to lubię, jak to wszystko jest oddalone. Oba monitory obsługują częstotliwość odświeżania 165 Hz, technologię NVIDIA G-Sync, Display HDR 400, a opóźnienie w nich to tylko 1 milisekunda. Dwa rozmiary tych monitorów różni jedynie rozdzielczość, która w 24-calowej wersji to jest 1080p, a w 27-calowej 1440p. Jeśli chodzi o ceny oraz dostępność, to tych informacji szukajcie na Instagramie HyperX oraz moim Instagramie, do obydwu macie link w opisie pod filmem, ponieważ data pojawienia się tego w Polsce wraz z polskimi cenami będzie tam z pewnością ujawniona. A tymczasem wracamy do filmu. Rozpocznijmy, ponieważ Quentin się niecierpliwi. Jesteśmy Quentinem, dobrze. I w każdym razie tak, nie ma żadnej kascenki, co oznacza, że troszkę się tutaj pozmieniało, albo znowu nie będą nam żadnych fabularnych rzeczy podawać. I teraz, co my tutaj mamy? Wbiliśmy się naszym wozem, bez żadnego ekwipunku, bez niczego, w stodołę. Mam nadzieję, że był kompletnie trzeźwy, ale co najważniejsze, co spowodowało ten wypadek? Czy sąsiad? Czy może zastaliśmy za kierownicą? Czy może ktoś nas po prostu gonił, a my uciekaliśmy? Nie wiadomo, ale pewne jest jedno. My musimy się stąd wydostać, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z tymi klatkami na sekundę. 80 klatek na sekundę w Hello Neighbor to jest coś złego. Cholera, tu jest gnom. Musimy uważać, żeby nie zostać zgnomowanymi. Ponieważ gnomy to są niebezpieczne bestie. A, dobra, wyjaśniła się już sytuacja chyba z FPS-ami. Jak tutaj wszystko lata dookoła, no to sytuacja jest jasna. Tak samo jasna chyba jak ta zagadka, która wygląda identycznie jak to, co widzieliśmy tutaj przed chwilą, więc musimy znaleźć chyba wszystko to, co było tutaj. I zauważcie, że te kolorki mogą się troszkę różnić od tych faktycznych, jakich potrzebujemy. Więc tak, chyba najprostsza to będzie ogarnięcie klucza. Widzicie? To wszystko jest takie jakby przemalowane, jakby miało nam lekko utrudnić rozgrywkę. Pięknie. Mamy to. Możemy to otworzyć. I mamy kamień, który chyba możemy użyć tutaj. No dobrze, nauczyliśmy się znowu, jak się żyje. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Faktycznie, z zewnątrz wyglądają na inne kolory, ale pod spodem, pod tą warstwą farby jest faktyczny kolor i potrzebujemy jeszcze jednego i jak dobrze widziałem, to tu jest coś takiego. No właśnie, no to chyba szafa gra. Ojej, to była specyficzna animacja, która nie powinna mieć miejsca, mi się wydaje. Uwaga, coś sprawdzam. Pięknie, pięknie. To już więcej będziemy robili na live'ie. Speedrun incoming. Ciekawe, ile da się ze speedrunować Hello Neighbor, bo jeszcze sobie nic nie spoilerowałem. Nie wiem, co tu się będzie działo, ale co najważniejsze, zagadka rozwiązana. Czyli taki tutorial mamy już z głowy. Ładnie jest, wam powiem. Ślicznie to wszystko wygląda.
te liście opadające z drzew. Piękny klimat jesieni. Ja, jesieniara. Tylko brakuje mi tutaj kawy z żabki, cynamonowej i brązowej bluzy. Wtedy bym był już tutaj kompletnym jesieniarą. Ale gdzie jest nasza jesieniara? Tam jest. Dobra, no to obejdźmy sobie dom, zobaczmy co się tutaj dzieje. Ponieważ domy sąsiada zazwyczaj mają takie specyficzne do siebie drzwi, które są zamknięte. Cztery klucze potrzebne, żeby otworzyć czerwone drzwi. Dobra, dobra. Dobra, goni mnie już na sam początek. Kto by się tego spodziewał? Wiecie, co wam powiem? Te wszystkie świeczki i ten cholerny kurczak w tym miejscu mówią mi teraz tylko jedno. Że to jest dom wariatów. Albo jeszcze lepiej, to jest dom kultu jakiegoś i mamy małego sąsiadka. W tym miejscu, tu potrzebujemy czegoś, czy nie? Co to jest? Rybka, mam rybkę. No to fajnie, to jest o wiele ważniejsze niż łom, mi się wydaje. Ale chodźmy sprawdźmy, co się tutaj dzieje. W ogóle te szafy. Oni tak ostentacyjnie stworzyli szafy, które są w 100%. Oho. Przeźroczyste. A tam co jest? Aś tam wejść w ogóle. Ja wiedziałem, że mam w sobie trochę stalkera, ale to już jest przesada. O, coś tu nie ma. Dobra, może jednak nie będziemy mu przeszkadzać w spanku. Jest mapa, mapa. Czekajcie. Może obejdźmy najpierw dom całkowicie, dobra? Bo mi się wydaje, że bez tego nie ma co się tutaj ruszać. Bo zaraz nam rybka wystygnie. Chociaż on trzecia, ja wziąłem z lodówki, nie? Wystygnie, że jak ty idioto. Łopata. Czekajcie, zostawię to tutaj. Chodźmy ze środku. Nie, sprawdzimy niestety, ale dalej mam łom. Wiecie, co wam powiem? Mam nawet lepszy pomysł. Zostawmy sobie wszystko w tym miejscu. Ej, sąsiad za nami nie wybiegł. Sekunda. Czy on nie może za nami biec? Na zewnątrz? Halo? No nie ma go tutaj nigdzie. Chyba poszedł znowu spać. Tu mamy, widzę, drugie drzwi i mamy cały model domku. Czy ja z nim coś mogę zrobić? Nie wiem, ale słyszę kota. O! Widzę, że kotek ma część mapy, którą widziałem tam. Imbir. To jest chyba kot z Secret Neighbor. Dogadamy się? Rybka za mapkę? Super! A, ty się bawisz jedzeniem. Ja myślałem, że my kumple już na zawsze, ale chyba jednak nie. To jest podejrzane wszystko. Nie wyobrażam sobie nawet, jak on tutaj musi oddawać swoje potrzeby. Potrzeby. Czy mapa wróciła w takim razie do kota? Czy mi się wszystko zresetowało? Nie. Mapę mam dalej ja. Gdzie on jest? Nie interesuje mnie to, ponieważ ja chcę dać to tutaj. A, chyba nie? O! Dobra. To wiecie, co wam powiem? To ja wiem chyba, gdzie musimy iść. Bo to jest ten budynek. To w takim razie mamy już część rzeczy ogarnięte. Siema Imbir. My kumple dalej, mam nadzieję. Bo mamy łopatę. Na początku myślałem, że z łopatą misję zrobimy, ale jeżeli mamy X-a na jakiejś mapie, no to tam musi być skarb. To jest pierwsza zasada map z X-em. Tylko jeszcze bym odwiedził sąsiadów. Albo ich nie odwiedzimy. Niestety. Z prostego względu. Nie mamy jak. Kurczę, niestety. Więc to jest faktycznie taka demówka. Chyba w stylu Alfy trzeciej? Coś takiego chyba było, nie? Że mieliśmy malutki domek, szybką akcję, wejście, wyjście i z głowy. O. Tu nic się nie zmieniło. Czy ta? Aha! I co tutaj dostaliśmy? Zabawkę. Lalkę. Czekajcie, lalka sąsiada, lalka tej dziewczynki. To jest ta dziewczynka chyba z sequelowej części Hello Neighbor, nie? A, bo to jest ta dziewczynka, co jest na plakatach? Przecież on ma tu pełno plakatów, zaraz się dowiemy. No podobna. No identyko. Tak jakby on robił w drewnie. Faktycznie, on nie może tutaj wejść. Przekichane masz, stary. Dobra, to jak już wszystko mam przy piwnicy, to tam sobie składę zostawiał. Bo nie chcę niczego zgubić, bo jak widzicie, jest tutaj duża trawa. I mogło być troszkę niefajnie, gdybym pogubił rzeczy. Okej. Okay. Łom też nie zostanie. No to tyle, widzieliśmy łopatę! Zobaczmy, co jest tutaj. No tutaj możemy wejść nie bez powodu chyba w ten sposób. Ale... Czy to są ukryte drzwi?
To wszystko się tutaj jakoś inaczej koloruje. Jest kolejny łom, jest klucz. I chyba tu nic nie zrobię. Dobra, spróbujmy zobaczyć, gdzie są te drzwi. Tutaj Daisy miałaby naprawdę świetną zabawę. Tu są te drzwi. Proszę bardzo. Ej, sekundka. Patrzcie, tu są... Widziałem, że tu są jeszcze takie obrazy. Chyba tutaj był jeden. Patrzcie. Proste. Jeszcze gdzieś był? Tu się nie otworzyło. Tu jest. To muszę patrzeć wszędzie dosłownie. A, jest robot. O. Dobra. Nie było to jakoś super trudne, ale myślę, że... Gdybym wcześniej domu nie obszedł, to ciężko byłoby znaleźć cokolwiek. A on sobie śpi w najlepsze, nie? To jest super, super ziomeczek. Otworzone? Ja jeszcze bym łom chciał. Nie chcę, żeby on mi to zamknął, bo może być też tak, że ten łom ma funkcje, których tamten drugi nie ma. Albo mi się wydaje. O! Witamy, witamy. Znowu bagujemy gierkę. O, siemanko, sąsiad. Cholera, nie mogę za nim wejść. Już nie teple... Uważnie, że tu siedział? Dobra, słuchaj. Nie zdziw się, że tak wyskakuje nagle. Ale czas się rozejść. Powiem tak, no... Brakuje latarki, którą mamy przy sobie i której nie możemy użyć. Wszystko raczej jest na swoim miejscu. Dobra. Wziąłem rękę robota, więc spróbujmy rękę robota dać robotowi. Bo to może być interesujące. Najlepsze jest to, że nic jeszcze dobrze nie zrobiliśmy. Jo, wyszedł z domu! Aha, no dobra, to ja to pożyczę, okej? Okay? Nie wiem do czego, czy to będzie potrzebne w przyszłości, znaczy mi. A zaraz się przekonamy. Bo to musi być coś ważnego. Chyba, że tam gdzie jest ten kurczak. Albo tu. No ale tutaj potrzebujemy klucza, to jest wejście do piwnicy? Nie. Tak, to jest wejście do piwnicy w takim razie. O, jest... Dobrze widzę? Kolejna zabawka. Ale tam dostanę się tylko od drugiej strony. Jest zabawka sąsiada w T-pose. No to jest akurat... To jest chyba mem. W takim razie, dodany do gierki. No bo nie wierzę, że oni specjalnie stawili go w T-pose. Dobra, jednak wszyscy są w tej pauzie. Mamy dwie zabawki. I jeszcze jedną widziałem tam na górze. No to w takim razie trzeba to sprawdzić. Bo tylko jeden klucz do tej pory mam. A potrzebujemy ich naprawdę dużo. A tutaj za dużo pomieszczeń nie widzę. A. Dobra, to już wiemy wszystko. Mi to pasuje. Super. To wiecie, w takich grach jak się wszystko nagle zacznie układać, to jest przyjemnie. Tylko że, tak jak wam kiedyś mówiłem, no niestety Hello Neighbor 2 zatraciło tą jedną rzecz. A mianowicie to, że możemy na wiele sposobów coś rozwiązać. No w tym przypadku udało nam się znaleźć tą zabawkę jak wcześniej niż powinniśmy. Ale sąsiad jest wyjątkowo leniwy na tę wersję demo. Bardzo leniwy. Nie wiem tylko, co z tym mam zrobić wszystkim. A, dobra, tutaj jest. Tego nie otworzymy sobie od tej strony. A, miałem nadzieję, że będziemy mieli takie dodatkowe przejście. No, ale trudno. Trudno, my sobie to też zostawimy na miejscu. Po drugiej stronie. Tak będziemy sobie chodzić. Bo nie widzę tak naprawdę sensu w tym, żeby się z nim ganiać. Za prosty jest. Kurczę. Co oni zrobili z tą grą? Serio, kiedyś to trzeba było więcej pomyśleć. A tutaj idziesz, widzisz krzywy obraz. Naoglądałem się kreskówek jako dziecko. Ciekawe, co ten krzywy obraz może znaczyć. Wiecie co, może jednak dam go tutaj, żeby nie wypadł poza mapę czy coś. Mamy trzy zabawki. Trzy lalki znaczy się. Dobra, opętał go duch. Jeszcze mam tego robota do zrobienia. Nie zrobiłem go, nie? Sorry, skleroza. Dzisiaj Przemek sklerotyk. Po cichutku przechodzimy. To było gdzieś tutaj chyba. Ja, pięknie. Czyli kolejna rzecz już jest. Czyli ja to po prostu dam w tym miejscu. Się otworzy?
A, obraz robota też mieliśmy. Coś się otworzyło? O! Niedźwiedź! Do góry powinien mieć tarczę do góry powinien mieć. Nie wiem, dlaczego chciałem iść do lodówki. Ja wiem, że czasami... Głód... Każdy robi dziwne rzeczy, ale... W tym przypadku głód mnie zabił prawie. Okej. Idź tam. No nie, no... Jak mnie nie widzi, to mnie nie widzi, nie? Wiecie co? Te szafy są tutaj tylko z jednego powodu. Żebym na nie wskoczył i się ukrył. Ach, cholera, poczekaj ty. Młokosie jeden. Ach, cholera. Powinienem robić dubbing do tej polskiej wersji. Ej, ej, patrzcie. To wygląda jak sotki, które może prowadzą do czegoś ważnego. Albo i nie. A może wystarczy iść po cichu? A w sumie to ja już wiem, jak to ma wyglądać, więc... Bez różnicy chyba. Chyba, że siedzi tutaj. Nie, nie siedzi na szczęście. Czekajcie, ptacza miała... Nie, jeszcze na odwrót. Tak. Tak. I tak. Dobra, myślałem, że będzie klucz, ale w sumie to bym nie wiedział, co zrobić z niedźwiedziem, bo z tego, co widzę... to nie hałasuje. O? To trzeba będzie umyć kurczaka. O cholera. Przecież to hałasowało. A może i w ogóle on ma to gdzieś? Dobra, gdzie jest ten niedźwiedź? Jest globus, ale z globusem chyba nic nie zrobimy na razie. Dawaj to. I prosta sprawa. Który klucz? Ten klucz, dobra. Dostały dwa. Ten gigantyczny królik wydaje mi się podejrzany w tej sprawie. Ciekawe, co je złapie. Zastanawiam się, gdzie mógłby być jeszcze ten klucz. Te lalki muszą być odpowiedzią na coś. Tylko nie wiem na co. Tu sobie chyba wszystkie lalki zaraz przeprowadzę, no bo tak będzie łatwiej. Bo jednak w tej piwnicy to ciężko się ogarnąć. Da się więcej rzeczy wziąć naraz? Da się. No nie wiem, czemu wszystko musiałem tutaj zostawić. Dobra. Pokazywali nam, że można otworzyć skrzynkę, nie? Więc może to jest coś z tym związanego? Na przykład tutaj... O! Ich pokoje! Cyk, cyk i cyk. Ci mają inny pokój chyba. Dobra. Czyli został nam jeden klucz. Czyli gdzie? No kurczak, miałem nadzieję, że pęknie czy coś, ale... Nie no, Daisy to miałaby naprawdę raj. Jeden pokój nam został tutaj. A! No pięknie, Przemek. A! Widzieliście tą podpowiedź teraz? Nie chodzi mi o to, ale wam coś pokażę, co mi zasugerowało, żeby spojrzeć w górę. Tylko on sobie pójdzie? Zaraz wam to pokażę. Po wejściu tego pomieszczenia zobaczyliśmy coś takiego, nie? Jest światło, sugerujące podpowiedź jak w Seven Daysach. I to, które jest zablokowane niczym strzałka. I nagle patrzycie, a tutaj mamy klasy. 9753, kodzik? Chyba. 9753? Jak się gra w klasy? 3579? 3579. Super! Ja nie wiem, jak się gra w klasy. 3579. Kolory! Może są ważne, ale... Nie widziałem nic kolorowego w pobliżu. Goni Menda! Dobra, tutaj idę na górę. Ja muszę się zastanowić. Mamy kot niby, ale... Kolorystyka musi być ważna. Tylko dlaczego kolory muszą być ważne? Czy tu jest coś z kolorami związanego?
Obrazy już raz nam pomogły. Trzy, pięć, siedem, osiem. Dziewięć, siedem, pięć, trzy. Pięć, siedem... Ile kombinacji? Tutaj dużo nie ma jak na tyle cyfr. No, chyba, że się okaże, że brażam, że... Trzeba mieć zupełnie inny kod i trzeba zagrać faktycznie w klasy. Widzisz, Przemek, trzeba było z dziewczynami zagrać w klasy przynajmniej raz, jak cię prosiłem. No to mamy jeszcze jaką kombinację? 3, 5, 7, 9 było. 9, 7 było, no to 5, 3, 7, 9. 9, 5, 3, 7. Nie działa. Masz pytania? Ja też mam. Tutaj jest odpowiedź jakaś? Nie. Tak, wiem, goni mnie sąsiad w tym momencie, ale... nie jest groźny. Dajcie nam pierwszą muzykę z Hello Neighbor do gry. Proszę. Naprawdę, proszę. Zaraz sobie rozpiszę te kombinacje, co się będę. Mamy cztery cyfry. Cztery cyfry, ja już jestem przygotowany do pisania. Zaraz spróbujemy rozszyfrować to wszystko. Cyk, cyk, cyk. Nie zapał mnie? Nie zapał mnie, okej. Mamy tak, 3, 5, 7, 9. Okej, 3, 5, 7, 9. 9, 7, 3, 5. Kurde, lipa. Nie wiem, nie ma sensu chyba rozpisywać, bo tu musi być jakaś podpowiedź. Gdybym wiedział, jak się gra w klasy, to bym to rozwiązał. Mój montażysta w tym momencie musi myśleć sobie: kurde, z kim ja właśnie zacząłem pracować? Co za debil. Muszę zapisać, bo jestem sklerotykiem jednak. 7, dziury pokowidowe mam w głowie. Nie, 3, 7, zielone 9 i 5. Okej. Okay. Idź spać, nie mam czasu na ciebie. Dobra, pomóż mi jednak. Pomóż mi! Nie! No pomóż mi, sąsiad teraz, no kurde! Pomóż mi! Okej. Okay. Spokojnie, nie, 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 to się da zrobić. To się da zrobić, okej, okay. Udało się. Wam się oczy zamkną, kiedy mi się otworzą. Nie, jak... Nie, nie, na odwrót to było. Na odwrót to było. Chodźmy już, bo ten ostatni klucz, bo tak naprawdę niszczy psychicznie. Ona jest tak średnia. Kurczę, uwielbiam Hello Neighbor. Uwielbiam wszystko związane z Hello Neighbor, ale... Ale to jest za proste. No dobra, może kolorki. Ale widzowie, głosujmy portfelem, tak mi się wydaje. Jeszcze beta ostatnia była fajna, ale to nie jest demo, na które zasługiwaliśmy. A, nożyczki są. Myślę, że klucz już dostaniemy. To? Nie, my nie. Ja miałem naprawdę nadzieję, że to będzie takie, wiecie, demo, w którym będziemy musieli dużo zgadywać. O? Czyżby? Nie? To są takie nożyczki... jakby... Czekajcie, tutaj też nic? Kurczę, zapomniałem tego zawodu, jak się nazywa. Nożyczki szwaczki? No, tak, mądry Przemek. Jak to nie ma nic do ucięcia? Chyba, że ten globus da się odciąć? Nie. Aha. Myślicie, że to będzie to? O, pięknie. Super. Wszystko tni. Ja domyślam się, że to będzie zawsze ta ostatnia. To będzie ta. Dobra, może jednak nie. Czyli jednak ostatnia zawsze. Zawsze. I domek namalowany tutaj. Wiecie, tutaj coś jest. To jest mapa. Dziewczynka wyszła na zewnątrz. Ale to do czego mi jeszcze mapa? Jak my już wszystko mamy. Jak mi się wydaje. No tak. Ja potrzebuję jeszcze jednego klucza. A ty mi mapę dajesz do miejsca, które już sprawdziliśmy? Jak ja nawet nie wiem, jaka zagadka teraz jest do rozwiązania.
Ej, to... Powaga! Niedźwiedź już był. Dostaliśmy klucz niedźwiedzia, dostaliśmy klucz od tego domku. No i nie wiem, gdzie mógłby... Moment! Czy to nie... Nie... Nie zrobiliby nam tego. To nie mógł być ten klucz, prawda? To nie mógł być ten klucz. Ja nie wiem, gdzie on jest już. Super. To witamy w półgodzinnych poszukiwaniach kolejnej rzeczy. Nie, ja coś musiałem ominąć. Dobra, pomieszczenia, pomieszczenia. W tym pomieszczeniu był klucz. Okej. W tym był klucz. Dwa pomieszczenia z kluczem. W tym klucza też dostaliśmy i tutaj dostaliśmy nożyczki. Muszę pochodzić i porozcinać różne rzeczy w takim razie. To jeszcze sprawdzę, czy da się rozciąć? Nie! Nie da się rozciąć! Where klucz? Kurde. Było tak pięknie. Wszystko się pięknie układało. No to będziemy teraz szukać pół godziny. Się tak rozejrzę, no to... Chyba, że tam jeszcze coś było głębiej skopane. Ale to nie, to dostaliśmy wiadomość, gdzie jest dziewczynka. No bo na podłodze było narysowane. No ewentualnie coś z łomem trzeba będzie zrobić. No bo łomu jeszcze nie użyliśmy, nie? Nie użyliśmy. Przynajmniej tutaj, a go dostaliśmy. To pytanie do czego? Gdzie jest coś, gdzie można użyć łomu? Ej, tu jeszcze jedna rzecz była do rozcięcia, ale to chyba nic już nie zmieni. Widzicie? Nie, ja też nie. Tu nic nie ma. Tam nie wejdziemy. Nie, nie ma sensu bugować gry teraz. Szukamy jakiejś skrzyni? Czegokolwiek? Tu nic nie ma. Jesteś idiotą, Przemek! Nara. Dziękuję. Aha, dobra, to tyle. To jest... Nie wiem szczerze, co o tym myśleć. Co o tym myśleć, to się dowiem dopiero na live streamie, bo głębiej do tego usiądziemy jeszcze raz i przy okazji sobie razem pogramy. Więc po zobaczenia kolejnym razem i cześć!